Cześć. Okazało się, że ja nie nagrałam w ogóle żadnego live'a na temat programu, w którym możecie montować. Ale powiem Wam szybko, w jakich możecie programach nagrywać swoje wideowizytówki. Już Wam pokażę taką małą ściągę swoją. O właśnie. I teraz tak, już Wam powiem, o co chodzi. Więc, jeżeli nagrywacie komórką, tak jak ja teraz, mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle, to macie, no wiadomo, dużo opcji. Jeśli wpiszecie w swoje sklepy w aplikacjach Video Editor, zaraz pojawią się najlepsze programy. I wiadomo, im więcej wyświetleń, gwiazdek i pobrań, tym lepiej, lepsze i sprawdzone. Ja wybrałam dla Was trzy. I są to tak, będę się trochę podpierać nazwami. Na Apple, na iPhony polecam Wam videolicious.com. Są tam filmiki instruktażowe, jak łatwo przejść przez ten program. Jest też InShot i InShot jest bardzo polecany przez znajomych. No niestety nie używałam, ale podobno jest prosty w obsłudze i najczęściej go używają. VideoChance.com. To jest trzeci. Zaś w Androidach, czyli Samsungach, Xiaomi i Huawei'ach polecane są Movie Editor. To ja z niego korzystam najczęściej. VideoLip to jest taka ikonka liska. I ostatni program to jest Quick, Free Video Editor. I ten jest też najczęściej pobierany. Dlatego jeśli nagrywacie komórkami, czyli dużo kontentu, wideo kontentu, to właśnie polecam Wam te aplikacje. Są one proste i można spokojnie nagrywać w takich warunkach jak ja teraz. Wiadomo, że trzeba udostępnić swoją galerię zdjęć. Jest jeszcze platforma, jeżeli mówimy o stacjonarnych programach, w laptopie, w komputerach stacjonarnych, to jest na przykład taka platforma Lumen 5 i tam od razu tworzysz wideo, które możesz rzucać na YouTube'a czy Facebooka. Jeśli mówimy o programach płatnych, ale to znaczy tak, jeśli mówimy o programach darmowych, to tutaj mój mąż często mówi, że jak słyszy coś darmowy program, to się to często kończy zawirusowaniem komputera, który trzeba później formatować i w ogóle wszystko, że tak powiem, przerabiać. Więc tutaj uważajcie. Jest strona dobreprogramy.pl, z których czasem ściągam jakiś program, żeby sprawdzić, bo ktoś polecił, ale tam warto poczytać w komentarzach, jak ten program działa. I tak na przykład jest DaVinci Resolve i on akurat z dobrych programów się źle ściąga. Jest oficjalna jego strona i tam już jest lepiej, ale wtedy darmowa wersja jest chyba na jakiś czas. Płatna, no wiadomo, płatna. A mówimy o programach darmowych. Więc z darmowych programów polecam Wam jeszcze, prócz DaVinci Resolve, czekajcie, już sobie tutaj przełożę ściągę, jest jeszcze OpenShot. Shot 2.4.3, ale pewnie cyferki się zmieniają wraz z nowymi wersjami. OpenShot testowałam, nie obciąża komputera, jest prosty i do obróbki takich prostych content wideo jest ok. Kolejnym programem jest Edius 7.0 i jeśli macie Windows XP, to często ludzie korzystają z Windows Movie Maker. To jest taki podstawowy program. Ale tutaj musicie wiedzieć o tym, że ma on bardzo podstawowe funkcje. Jeśli chcecie nagrywać content video marketing w dużych ilościach, to komórki. Jeśli chcecie troszkę pomajstrować, wtedy programy. Mogą być za darmo, ale ja generalnie polecam te płatne, mało płatne. Dla mnie numer jeden jest właśnie Filmora. W niej najczęściej tworzę, chociaż uczyłam się na Pinnacle, który też polecam i później uczyłam się na Adobe Premiere, to jest tak już dla fachowców, ale jest on na tyle skomplikowany, więc uważam, że w zupełności Wam wystarczy Filmora, która jest dla klienta indywidualnego za chyba 185 zł, płatna co roku, albo raz płaci się ponad 300 zł, ale ma się dożywotnio. Przy czym klient indywidualny to nie filmowiec, który zarabia na filmach, tylko na przykład po prostu, nie wiem, osoby, które nagrywają takie wideo dla siebie.
Więc tak, Filmora ma wszystko, co potrzeba. O ile w Adobe Premiere, który jest płatny na przykład 1200 zł teraz rocznie, możesz wszystko ustawiać ręcznie, wszystkie parametry, nawet filtrów. O tyle w Filmorze po prostu, że tak powiem, jak dla idiotów, klika się w konkretny filtr i to już wygląda ładnie, prawda? Więc robi się tam szybko i ma naprawdę wszystkie funkcje. Na Filmorze się jeszcze zatrzymam kiedyś i opowiem o niej więcej. Dzisiaj tylko tak w skrócie opowiem o wszystkich programach, jakie macie dostępne. Więc tak, z płatnych, ale mało płatnych jest Filmora, to jest mój numer jeden, Movavi Editor, Movavi, jest on płatny 308 zł, ma tam dużo tutoriali, przepraszam, że tak wspieram się ściągami, ale po prostu nie jestem w stanie spamiętać tych nazw wszystkich. iMovie, jest to aplikacja na iPhone'a i często jest to właśnie też taki program, one ze sobą współgrają. Hit Film Express, też dosyć często polecany, to ma taką odwróconą ikonkę trójkąta, jest darmowy lub płatny. I Pinnacle Studio, o którym już wcześniej wspomniałam, Pinnacle się troszkę czasami wiesza, jeśli jest za dużo, przetwarza się przez niego filmów, więc polecam, ale tak nie do końca. Z płatnych, profesjonalnych, bardzo drogich, to jest Adobe Premiere, o którym wcześniej wspomniałam, to już jest naprawdę dla profesjonalistów. Sony Vegas, jak słyszę Sony Vegas, to widzę mężczyznę i słyszę, że nagrywa śluby. To jest taki dla filmowców ślubnych. I Final Cut Pro, to jest firmy Apple'a i współpracuje on właśnie z wcześniej wspomnianym iMovie. Można sobie, że tak powiem, filmy między tymi dwoma programami przerzucać. No, także reasumując, mój numer jeden to jest Filmora. Nie wiem, na czym wy nagrywacie, czy w swoich aplikacjach, czy w telefonie szybko tniecie te filmy, czy po prostu bez obróbki wrzucacie. Czasem przydaje się po prostu zwykła aplikacja. Wystarczy obciąć przód, tył, nałożyć jakiś filtr, dodać opis i jest w porządku. Także generalnie chodzi o to, żeby nagrywać, czy w aplikacjach, czy w jakichś bardziej profesjonalnych filmach. Programach. Dobra, jeszcze się chyba nie obudziłam. No nic, pozdrawiam Was. Ja zaś powiem Wam, jakim sprzętem się, że tak powiem, obtoczyć. Obtoczyć jak bułeczka w panierkę. Żeby było dobrze. Tanio, dobrze i fajnie, bo o to chodzi, prawda? Nie trzeba być profesjonalistą, żeby nagrywać fajne filmiki. To do zobaczenia. Miłego wtorku, już dzięki Bogu po poniedziałku, bliżej do piątku. Pa!